pobijana. W ogóle czy się z jakimś zwierzęciem biła, z jakimś kotem, bo patrzcie, jestem tu cała podrapana, jestem na twarzy w ogóle podrapana. Jestem... O, tu jestem podrapana. Wygrałam, jestem w ogóle... Trochę uważam, że ta walka powinna 30 razy dłużej potrwać. Żałuję, że to po prostu nie była z taką przeciwniczką, która jakby może mi dorównać, wiecie co chodzi, trenowała tyle co ja i w ogóle, ale jestem też jak równa. Dziękuję wszystkim, w ogóle wszystkim dziękuję, kto na mnie głosował. Przepraszam, że się tak trzęsę. Dziękuję wszystkim, kto na mnie głosował. Dziękuję właśnie w ogóle moim trenerom. Dziękuję wszystkim, którzy na mnie stawiali. Lecimy po więcej, widzicie na kolejnej gali. Jeszcze jutro wam więcej powiem. A tutaj pokażę, jak się przygotuję. Zaraz chodzi, głosujcie na niego. Bartek! Dziękuję za wsparcie i do zobaczenia już po nokaucie. Dziadek kroczy przed upadkiem, a potem jest tylko przypał, także co mogę więcej powiedzieć, kurwa, muszę jakoś przetrawić to, co się stało. Lecimy po rewanż, no to jest tylko freak fight bez kitu, do zoba mordki. Nie ma miejsca na płaczki, stańmy w prawdzie. Melanżowałem cały czas, wyszedłem do tej walki z melanżu, kapela się dobrze przygotował, wyszedł do walki. Także szacunek dla mojego przeciwnika za to, że wygrał. Ja byłem pyszny, bo dalej jestem głupi, tak jak byłem kiedyś. Chciałem fajnie wystąpić, przekazać trochę wartości młodzieży. Jak zawsze, kurwa, debil typowy się musi naprężyć. Słuchajcie, no wygrał lepszy. Dałem, kurwa, ciała. Nie przygotowałem się. Lekceważyłem treningi. W kółko miałem tylko jakieś rozproszenia. Wina leży tylko i wyłącznie po mojej stronie, więc się nie usprawiedliwiam. Przepraszam wszystkich, których zawiodłem, przepraszam wszystkich, którzy postawili na mnie kasę. Jedyne, o co mogę poprosić, do mojego rywala, który wygrał, redaktorze Capello, daj mi kurwa 3 miesiące i poproszę ciebie o rewanż. No, co mogę więcej powiedzieć? No zjebałem, kurwa, zjebałem. Poprzednia storka. Pokazuję mały spam. Ja wam bardzo dziękuję za wszystkie wiadomości, ale nie jestem w stanie na nie odpisać, ale strasznie dziękuję, nie jestem w stanie wszystkich przeczytać. Ja nie wiem, co ja mam powiedzieć, słuchajcie. No, spadam. No, jestem jeszcze w ogóle cała w emocjach. Poszło ładnie, poszło ładnie, nie pamiętam walki. Pewnie za chwilę sobie ją obejrzę, ale nie wiem, czy mam psychiczkę, żeby ją oglądać, bo jakby jest to dużo wydarzeń. To jest w ogóle straszny stres. Nie mówię bez sensu, więc najbardziej po prostu jutro już się uspokoję. Mamy to! Mamy. Co? Dobry Siemanko, słuchajcie, tak na gorąco po walce w hotelu, bardzo wam dziękuję przede wszystkim za wykupywanie pay-per-view z mojego replinku, bo jak wiecie, wszystkie pieniądze tak naprawdę trafiają do małej Oliwki z Mikołowa, która jest ciężko chora, więc nie dość, że pomogliście fajnej osóbce, to jeszcze mogliście obejrzeć tą właśnie galę. Co do przebiegu całej mojej walki, no kurczę, muszę powiedzieć, że naprawdę zderzyłem się ze ścianą. Meduza ćwiczył 8 lat, ja ćwiczyłem 2 lata. Nie chciałem tego parteru, niestety wyszło jak wyszło, źle obliczyłem te latające kolano i Meduza zrobił swoją robotę. Chociaż tak naprawdę nie mam sobie nic do zarzucenia, ale bardzo wam dziękuję za całe wsparcie, za wszystkie wiadomości, za wszelkie komentarze i trzymajcie się, a ja teraz lecę w beraż. I jeszcze chciałbym bardzo serdecznie podziękować moim wszystkim sponsorom, mojemu narożnikowi Bepson Bielawa. Dziękuję wam, trenerzy, dziękuję w ogóle wszystkim chłopakom, z którymi tak naprawdę mogłem cokolwiek robić na sali, którzy mnie wspierali zarówno treningiem, jak i dobrym słowem. I dziękuję mojej kobiecie za to, że cały czas przyjechała. Buziaczki. Siemanko moi drodzy, słuchajcie, tak sobie siedzę w pokoju i pisze do mnie Adrian, wbijaj na balet. Ogólnie tutaj razem z całą naszą ekipą ze Szczecinka zorganizowaliśmy after party i tak szczerze z Hiltona zrobiliśmy trochę meli.
melinę, ale wyrobane. Melinę. Ale powiem wam naprawdę, muszę wam powiedzieć, że ten człowiek ma tyle siły. Ja to poczułem na własnej skórze, naprawdę. Kurczę, nie możesz, wiesz, ja nawet bez walk trenuję, także to jest... Tak, ale kibicuję mu z całego serca i muszę wam powiedzieć, że najciekawsze jest to, że my z tej całej brygady Prima niestety trzymaliśmy się najlepiej ze sobą i najwięcej czasu ze sobą spędzaliśmy, więc stwierdziliśmy, że napierdalać się ze sobą będzie naprawdę bardzo słabo. Mi było ciężko, szczerze. A co się okazało, że nawet ani jeden, ani drugi ciosu nie dostał, więc... Tak jest. Fajna spoko. Waleczka była, kurczę, Dawid. I co? Oby ci się wiodło. Dziękuję ci bardzo. Pozdrawiamy. Przyjechałem po ostatnie rzeczy na Atlas Arenę. O, z tą panią. Oliwia, jak się czujesz? No i powiem tylko tyle, że ogólnie szykuję się, wracam, tydzień przerwy, wracam do treningów i idę po kolara. Pozdro. Bo rozdenerwowany, bo szuka trumny. Patryk, czego szukasz? Patryk szuka trumny. Oliwia, gdzie jest twoja trumna? Może ktoś pochowali ją, kurwa. Może Wiolkę pochowali. No. Mam nadzieję, że walka się podobała, że gala się podobała, że dostarczyliśmy wam na tyle emocji, ile oczekiwaliście. Także do zobaczenia na kolejnej gali. Słuchajcie, na świeżo po walce. Jest mi przykro. Wierzyłem w siebie, myślałem, że wygram. Nie wygrałem. Ciężko mi ocenić werdykt, bo narożnik mi mówi, że wygrałem pierwszą rundę, powiedział, że wygrałem drugą i żebym przetrwał trzecią. Wygrałem walkę, po walce mi powiedzieli, że wygrałem. No jak widać, werdykt okazał się inny. Też dzwoni do mnie moi znajomi, zawodowcy, sędzie boksu. Powiedział mi Mateusz Kraniowski, że tam każdy na sali powiedział, że wygrałem dwie pierwsze rundy. Nie wiem, czy zostałem oszukany, czy nie. Słotem nie zaskoczył, poradził się dużo lepiej niż się spodziewałem. Przepraszam każdego, czego zawiodłem. Naprawdę wierzyłem, że wygram. Jest mi bardzo przykro i wstyd. No cóż. Pozdrawiam. Jeszcze na chłodno coś nagram. Cóż, no i przepraszam was, że krótko. Dobra, chciałbym podziękować Ola Boga za wsparcie. No i cóż, no i przepraszam was, że tak krótko to trwało, no ale mam nadzieję, że dostarczyłem wam rozrywki. No cóż, widzimy się w oktagonie chyba następnym razem. Co mogę dalej powiedzieć? Nie czuję jakoś mega satysfakcji, że go zlałem. Ale wygrałem! Co chcesz, Rafał, powiedzieć? Może Martek nie był dla ciebie godnym rywalem, ale za to ja ci zajebałem poza Artlingiem. Żałuję, że nie dostałeś w pierdolu. Ale wiesz, ty mi nawet bijcie nie uderzyłeś. Bijcie na mój profil, zobaczycie, jak kamerzysta dostaje w pierdolu od prawdziwego kozaka. Ale to ty dostałeś przecież. No to zobaczą. No ale nie dostałem, chłopie. Oznacz mnie, niech oni wejdą i sprawdzimy, kto dostał. Niech oni zadecydują. Ja dopiero co wstałem i oglądam reakcję ludzi w internecie na tą całą walkę i jestem w szoku, że ludzie piszą, że sędzia za wcześnie przerwał walkę, gdzie Marek leżał tak naprawdę nieprzytomny i dostawał młotki na twarz. No, całe szczęście, że sędzia przerwał tą walkę, bo mogłaby mu się stać krzywda. Przerwał to naprawdę w odpowiednim momencie, jak teraz oglądałem na powtórkach, zareagował natychmiastowo, gdy widział, że Marek już był nieprzytomny po tym uderzeniu, odpłynął po prostu upadając na ziemię, ja go po prostu dobijałem już nieprzytomnego. Też w tamtym momencie nie zwracałem na to uwagi, po prostu uderzałem tak, jak uczyli mnie trenerzy.